Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj omówimy patch 10.8, czyli patch, który wprowadza dwa nowe światy oraz nową postać. Potencjalnie chcę zobaczyć, co może być dobre, co może być grane. Myślę, że Dark Stary, tak na wstępie Wam powiem, że będą bardzo dobre, ale to opowiem o tym troszkę więcej później. Patch w skrócie, buffy, nerfy, modyfikacje, nowości, możecie sobie zerknąć, zatrzymać, a ja będę omawiał tutaj w większych szczegółach, co będzie się zmieniało. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy Xerafa, to jest postać legendarna, która przy tym nerfi inne postacie legendarne, bo będą one po prostu rzadziej wypadać. Czym więcej postaci w puli, tym mniejsza szansa, że je dostaniecie. Jeżeli chodzi o zdrowie, pancerz to jest bardzo nisko postawiona ta postać, czyli musicie ją stawiać z tyłu, musicie ją bardzo dobrze bronić, bo będzie ona sama w sobie po prostu słaba defensywnie. Obrażenia od ataku nie są wysokie, no to nie musimy patrzeć. Prędkość ataku jest dosyć szybka. I początkowa mapa mana, czyli musicie dać na niego chyba 4 łezki aż, żeby on się odpalił od razu. Wtedy on będzie zamieniał swoje podstawowe ataki na meteory. Tak więc itemki na atak speeda też mogą być na nim dobre. Myślę, że to będzie fajna, nowa, ciekawa postać, którą po prostu warto będzie zagrać. Jeżeli chodzi o zmiany systemowe, to mamy nowe galaktyki. Pierwsze to jest sektor wymiany, gdzie każdy będzie mógł za darmo odświeżyć sobie sklep w każdej rundzie. Tych odświeżeń nie możecie kumulować, nie możecie ich zbierać, tak więc co rundę będziecie musieli odświeżać. Ważne, żeby o tym pamiętać, że zawsze tam jakaś postać wleci na wyższy poziom. Myślę, że to będzie świat, gdzie często będą postacie na trzecim poziomie występowały. Super zakończona galaktyka to jest świat, gdzie po osiągnięciu 5 poziomu każdy dostanie Force of Nature. Mega ciekawy świat. Myślę, że właśnie w takim świecie będą lepiej się sprawdzały kompozycje late game'owe, bo tych postaci po prostu będziecie mieli więcej. Lub będziecie mogli wcześniej się zatrzymać na przypuśćmy 7 lub 6 levelu i tych postaci i tak będziecie mieli więcej dostępnych i będziecie mogli rolować takie postacie jak Shaxx, Nizao, zależy jaką kompozycję idziecie. Jeżeli chodzi o występowanie tych galaktyk, to będzie jakoś 50% szansy. Myślę, że mogliby to troszkę zwiększyć tak osobiście do jakichś 65%, szczególnie, że teraz jest już 5 galaktyk. Kolejne zmiany systemowe to jest zmiana golda, który dostajecie. Generalnie po prostu ten gold był zbyt OP i każdy wiedział, że musicie iść w win streak albo w lost streak, żeby zbudować ekonomię. Teraz ten gold będzie po prostu troszkę cięższy do zdobycia, żeby nie było tak dużo golda w grze. Jeżeli chodzi o atak, który dostajecie, w ostatnim patchu wyglądało to tak, że czym późniejszy stay, to dostawaliście bardzo dużo od bohatera przeciwnika. 20 obrażeń to było w tych late game'owych stage'ach, mimo tego, że przegraliście tylko jedną postacią albo tam o kilka HP, troszkę to niszczyło. Teraz to zmieniają, nerfują te obrażenia, które dostajecie od przeciwnika, ale znowu wracają obrażenia od ilości czempionów. Nowe karuzele zostały też wprowadzone, więc bądźcie czujni. Myślę, że tu będą ciekawe jakieś te karuzele, jakieś pełne itemki wcześniej albo jakiś Force of Nature na karuzeli dla wszystkich. Kolejną zmianą są cechy. Tak jak to było w secie drugim, dodają po prostu te late game'owe, te dla zabawy kompozycje 9 Blade Masterów, 9 Dark Starów. Wszystkie te będą ciekawie wyglądały na highlightach, ale wątpię, że którakolwiek z nich będzie jakoś tam grywalna, bo potrzebujecie spatu, żeby zrobić te cechy, a tych spatu za często teraz nie ma. Celestiale dostały lekkiego buffa na 4 i na 6, bo nikt ich nie grał. Myślę, że 4 teraz gdzieś tam będzie można zamieszać, szczególnie na tej mapie, gdzie możecie wrzucić więcej postaci przez Force of Nature, to tego 4 Celestiala może gdzieś tam dorzucicie. Cyborgowie na 6 zostali znerfieni. Tutaj dostają oni podwójnego nerfa, bo w cyborgach potrzebujecie też znaleźć eko, a żeby znaleźć eko, teraz będziecie mieli mniejszą szansę, bo Xerath jest w grze. Mech dostaje całkiem dużego buffa, jeżeli chodzi o te początkowe stage, bo dostają 1800 HP, coś czego wcześniej nie miał, ale w late game dostają już tylko 50%, a nie 100% ze zdrowia pilotów mechów. Tak więc w early game te pierwsze 3 lub 4 poziomy będziecie mieli o wiele lepsze, ale w late game już będzie to gorzej wyglądało. Szansa na wypadnięcie przedmiotu z piratów zwiększona z 15 do 20%. Całkiem fajny buff, dalej myślę, że będzie to useless cecha. Zaklęcie czarodziejów tutaj na 4 po prostu troszeczkę zwiększone. I teraz bohaterowie. Caitlyn otrzymała dosyć wielkiego buffa. Na drugim poziomie jest to 1500 wrażeń z 1000. Po prostu, żeby jak już się odpali, to żeby na pewno kogoś zabijała. Jeżeli chodzi o Xayah, tutaj myślę, że jest całkiem fajny buff.
na Blade Masterów, bo będzie to aż 100% prędkości ataku na pierwszym poziomie i 125 na drugim poziomie. To jest bardzo dużo i myślę, że ona będzie właśnie takim fajnym item holderem, jeżeli czekacie na jakąś Kayle albo idziecie w tych Blade Masterów głębiej i już macie złożone itemki wcześniej, to na taką Xayah będzie można teraz wrzucić te itemki, bo ona je fajnie wykorzysta. Zoe znowu dostaje buffa przez to, że będą te światy, gdzie macie odświeżanie. To właśnie takie postacie jak Zoe może wlecieć na trzeci poziom i fajnie by było, gdyby ten trzeci poziom był użytecznym. Teraz myślę, że będzie jakoś tam użytecznym, bo jest to aż 4 sekundy stuna. Bańki, kłopotów Zoe, jakoś tam zwiększony lekko damage, nieważne. Bohaterowie drugiej kategorii, Annie została z buffa na armor oraz dostała buffa na spell armor, czyli jakiś tam buff do tych mech pilotów też. Początkowa mana Dariusa lekko zbuffowana. Obrażenia Lucjana znerfione. Rakan teraz dostaje dużego nerfa, bo jego szerokość umiejętności została znerfiona z dwóch heksów na jeden heks oraz będzie on ultował najdalszego wroga, czyli będzie targetował bardziej te postacie carry. Całkowita mana została też zmniejszona, czyli jakaś tam rekompensata jest, po prostu będzie on troszkę inaczej działał. Shen dostał buffa na HP oraz jakiegoś tam buffa na swoim spellu na trzecim poziomie. Bohaterowie trzeciej kategorii. Shaco dostaje dużego nerfa na trzecim poziomie, tak więc Shaco na trzecim będzie mega słaby teraz. Znaczy może nie mega słaby, bo dalej można iść 6 Darkstarów w niektórych sytuacjach, może 10 tych infiltratorów, 4 lub 6 teraz nawet. Po prostu będzie on dużo słabszy, jeżeli chodzi o main carry. Myślę, że będziecie potrzebowali drugiej postaci, która też was gdzieś tam pociągnie. Zasięg Syndry został zwiększony, to jest ciekawe. Myślę, że Syndra teraz może być mocna z kolejnym sorcererem w postaci Xerafa. Bohaterowie czwartej kategorii, Fizz, nerf na HP, prędkość ataku została zwiększona. Jinx dostaje buffy, co ciekawe. Lekkiego buffa w sumie. Z tego co deweloper mówił, o ile dobrze pamiętam, to oni planują jeszcze bardziej zbuffować Jinx, ale chcą to zrobić stopniowo, żeby nie była ona zbyt broken. Tak więc na początek troszeczkę atak speedu jej dodają. Zdrowie Soraki zostało zwiększone. Leczenie Soraki zostało podniesione z 2000 na 20 tysięcy na trzecim poziomie. Okej, bardzo ciekawe. I tak samo Wukong zadaje więcej obrażeń na trzecim poziomie. O 2000 więcej. Czas działania promienia dezintegracji istot żywych Vel'Koza z 2,5 na 2 sekundy. I teraz działa skuteczniej na małe grupy jednostek. Czyli po prostu ulepszyli mu targetowanie z tego co mogę tutaj zrozumieć. Aurelion Sol dostał lekkie tam buffy na swoje defensywne statystyki. I teraz zobaczmy przedmioty. To może być dosyć ciekawie. Puchar przychylności. Jego efekt teraz daje manę również jego posiadaczowi. To jest bardzo ciekawa zmiana. Myślę, że w połączeniu z tym range'em tam wcześniej dla Syndry, to sorcerowie mogą być jakoś tam teraz częściej grani lub po części forsowani z tą właśnie itemką oraz Serafem. Liczba początkowych ładunków Ostrza Śmierci 2 do 0 została znerfiona, ale czym częściej będzie zabijana postać, tym więcej staków dostaniecie, czyli no jakoś to tam jest zbalansowane. Dalej myślę, że tego itema nikt nie będzie za bardzo składał, chyba że macie naprawdę nadmiar BF-ów. Frozen Hardy dostaje lekkiego buffa. Ognista armata zwiększone ze 100 do 200%, czyli teraz po prostu z każdego kąta będziecie zawsze strzelać. Zawsze będziecie strzelać, te postacie nie będą musiały biegać, jeżeli są range postaciami, a na melee, no to już wiadomo, troszkę inaczej, troszkę ciekawiej działa. Szerokość obszaru działania całunu bez ruchu 1, 1,5 pola, to jest ciekawe, właśnie może to być kontra dla sorcererów. Jeżeli dobrze zostanie wypozycjonowana, tu jest największa zmiana. Teraz łezka nie daje 20 punktów many, tylko 15 punktów many. Mega nerf, warto o tym pamiętać, jak będziecie teraz grać. Herald Zeke dostaje, nie wiem czy nerfa, nie wiem czy buffa, po prostu zostaje zmieniony z dwóch heksów po każdej stronie na jeden heks i z 18% attack speeda na 30% attack speeda. To może być ciekawe, jeżeli chodzi o infiltratorów, bo teraz nie gra się sześciu assassinów, jak to się grało w pierwszym czy w drugim secie. Teraz po prostu gra się czterech infiltratorów i ten Herald Zeke może jakoś tam być użyteczny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Skuteczność tarczy w dogrywce jest zmniejszona o 66%. Bardzo fajnie, że to zrobili, bo jeżeli ktoś miał Ani albo jakichś protektorów w dogrywce, to nie mieliście szans. I na koniec naprawione błędy. Cecha cyborgów jest teraz poprawnie cechą brązową. Nic wartego tutaj uwagi z tego co widzę. Nie za bardzo jakieś błędy, które by się
które by się tutaj opłacało czytać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o opis patcha 10.8. Napiszcie w komentarzu, co wy chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale i co myślicie, że będzie teraz grane w danej mecie. Niedługo powinien się pojawić filmik z najlepszymi kompozycjami w tej mecie. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.